Dzień dobry, moi drodzy. Ostatni odcinek tego sezonu serii Rozrusznik Poranny. Potem czeka nas przerwa, dlatego bardzo ważna informacja. Tak jak zresztą wspomniałem, w środę do końca tego tygodnia obowiązuje promocja na wszystko, co kiedykolwiek wypuściłem. Promocja aż 30%, więc jeśli lubicie rozruszniki, jeśli korzystacie, jeśli dbacie o swoją sprawność, to teraz jest bardzo dobra opcja, żeby sięgnąć po prostu po więcej, bo te rozruszniki no, są fajne, to jest 5 minut porannej gimnastyki na pewno, po tym czujecie się lepiej, bo tak też wynika z komentarzy, ale to nie wystarczy, jeśli naprawdę chcemy być w dobrej formie fizycznej, w takiej wszechstronnej formie fizycznej. Dlatego co macie do dyspozycji? Albo programy treningowe, kursy online na człowiekurusz.pl. Tam wtedy po prostu kupujecie jeden program, macie do niego dostęp dożywotnio i macie 14 dni na zwrot. Ale możecie też skorzystać z aplikacji treningowej Człowieku Rusz Się. To jest zupełnie osobny twór, bo tam są zupełnie inne programy treningowe i tam w jednej opłacie macie dostęp do wszystkich programów treningowych. Możecie sobie nimi rotować, ale tam jest opłata subskrypcyjna. Co jest jeszcze istotne? No tutaj macie 30% zniżki, przy czym na stronie człowiekurusz.pl wpisujecie kod rozrusznik i rabat się nabija, zaś aplikacja już wyjściowo ma obniżoną cenę o 30%. To będzie obowiązywało do niedzieli do północy, a później od następnego tygodnia ceny wrócą do regularnych, więc jeśli chcecie, jeśli lubicie, jeśli potrzebujecie, to bardzo serdecznie zapraszam, żeby ogarnąć temat teraz. A tymczasem zaraz wleci intro i zaczynamy ostatni rozrusznik poranny. Do dzieła! Standardowo mamy 4 ćwiczenia, 1,5 minuty pracy, 15 sekund przerwy. Nie robimy tego na powtórzenia, tylko spokojnie, każdy we własnym tempie. Ja już odpalam nam czas i zaczynamy. Więc pierwsze ćwiczenie, zaczynamy z klęku podpartego. Unosimy sobie kolana i z tej pozycji biodro idzie do góry. Przechodzimy sobie do psa z głową w dół. Nogi wyprostowane, staramy się piętę dać w miarę nisko, tyłek wypinać do sufitu i powoli opuszczamy kolana. Można przejść do klęku, ale nie trzeba. I znowu góra. Bardzo ciągną mnie łydki. Nie wiem jak Was, ale pewnie też, więc mogę sobie na zmianę tutaj raz jedną, raz drugą nogę podopychać do ziemi i powoli znowu opuścić. I znowu. Góra i raz jedna, raz druga noga. Tutaj cała tylna taśma bardzo fajnie nam pracuje. Następnie do dołu. Hop. I tak przez 1,5 minuty. Możliwe, że poczujecie po chwili, że ramiona nie dają rady. Wtedy można sobie rozluźnić, czyli właśnie przejść do klęku, rozluźnić jedną, drugą i wrócić do pracy. I tutaj po chwili już ta tylna taśma powinna troszeczkę puszczać, powinno być łatwiej. Nam jeszcze tutaj zostało 10 sekund. I idziemy sobie dalej i tym razem będziemy sobie robić ćwiczenie takie, które się nazywa dzień dobry, ale zrobimy je z pozycji stojącej. Wielokrotnie robiliśmy już je z klęku, więc teraz z pozycji stojącej. Ręce idą sobie tutaj do świecznika i to co robię, to cofam biodro, przechodzę do takiej pozycji, gdzie tłów jest równolegle, następnie wracam biodrem do przodu i napinam pośladek. Bardzo istotne jest to, że nie staram się pochylać, staram się biodrem odjeżdżać do tyłu i wracać. Czyli to jest taki ruch hip hinge, bardzo istotny, gdy chcemy się nauczyć przysiadów prawidłowych,
gdy chcemy się nauczyć martwych ciągów, czyli w zasadzie takich bardzo podstawowych ćwiczeń, które się wykonuje na siłowni, to ten ruch hip hinge jest super istotny. Powinniśmy być w stanie utrzymać cały czas takie same krzywizny kręgosłupa. Powinniśmy być w stanie utrzymać napięty brzuch, prawidłową relację żeber do miednicy, czy tu się nie może żadne wyginanie dziać, tylko cały czas przenosimy biodro tył, biodro przód i właśnie to biodro tutaj napędza nam cały ruch. Do tyłu przytrzymujemy i do góry. Świetnie to ćwiczenie nam wzmacnia pośladki, świetnie wzmacnia dolną część kręgosłupa lub też grzbietu, więc fajne, wielopłaszczyznowe. Jeszcze pewnie 10 sekund, hop, tutaj też jak sobie mocno napniemy obszar między łopatkami, to jeszcze te mięśnie będą zaktywizowane, hop, a mamy. I kolejne ćwiczenie to będzie przysiad sumo, czyli najpierw w takiej szerokiej pozycji będziemy schodzić do przysiadu i będziemy przechodzić do stania na jednej rądze, więc fajne ćwiczenie poprawiające siłę nóg, wytrzymałość nóg i kontrolę motoryczną. Więc schodzę sobie do przysiadu. Hop, wychodzę do góry, staję na jednej nodze i z tej pozycji od razu dokładam nogę, przysiad, wyjście do góry. Jak ktoś ma, można posypać ryżem, jak to robią sumici. Ja żartuję, bez przesady. I staramy się nie tupać, pilujemy kolana tej nogi podporowej, żeby nie leciało w środek. Hop, cyk. I na jednej. Można zamknąć oczy, jak ktoś potrafi, na tej jednej nodze. W ogóle całe ćwiczenie spróbujcie wykonać na jednej nodze. To się zaczyna naprawdę hardcore. I to czucie własnego ciała musi być znacznie lepsze. Nie mamy punktu odniesienia, więc jest znacznie ciężej, żeby zapanować nad ciałem. Kurczę, ale to fajne. Jak ktoś jeździ na nartach, to też to ćwiczenie bardzo fajnie będzie przygotowywało całe kończyny dolne. Stało nam 25 sekund, więc jeszcze chwila. Hop. Ciach. Dobra, i przed nami ostatnie ćwiczenie, więc jeszcze trochę skupimy się na biodrach, na pośladkach. Przechodzimy raz jeszcze do pozycji w klęku podpartym i tylko stoper. Jedna noga idzie prosta i teraz sięgam w jedną stronę jak najdalej, następnie w drugą. I teraz bardzo mocno czuję pracę pośladka, pracę mięśni grzbietu, wszystkich mięśni około stawu biodrowego. Aj, pięknie. Oczywiście nie dotykam ziemi, kręgosłup w neutralnych krzywiznach. Brzuch trzymam aktywnie. Nie wyginam się w lędźwiach, ale też się nie garbię. Jak najdalej tutaj. A! Jeszcze 10 sekund na tą nogę. Hop. Męczące. Hop. Zmiana nogi. Druga. Sięgam. Jedną stronę. Drugą. Jeszcze 30 sekund. Mamy to. Moi drodzy, ostatni odcinek serii Rozrusznik Poranny. Czy będzie kolejny sezon? Nie wiem, namówcie mnie. Pewnie będzie. Zobaczymy. Na razie jest na pewno przerwa. Przypominam, że
Do niedzieli, do północy trwa zniżka, minus 30%, zarówno na wszystkie kursy i programy ze strony Człowiek Rusz Się, jak i na całą aplikację treningową. Przy czym na stronie kupujemy tylko jeden program, mamy do niego dostęp dożywotnio i mamy 14 dni na zwrot, zaś aplikacja jest subskrypcyjna, można dołączyć na miesiąc, 3, 6 lub 12, ale tam w jednej opłacie mamy dostęp do wszystkich 18 programów, jakie tam się aktualnie znajdują. Także no macie tutaj wybór. Przy czym na stronie wpisujemy kod rozrusznik, a w aplikacji wszystko jest po prostu obniżone o 30%, więc co chcecie, to bierzcie, byle przed niedzielą, przed północą, żeby mieć taniej. A na dzisiaj to tyle. Dajcie znać jeszcze na koniec w komentarzu, kto był. Sprawdzamy oczywiście po raz ostatni listę obecności i widzimy się, zobaczymy. Na razie, cześć.